Witajcie w następnej degustacji. Tym razem mam piwo z Walii. Z browaru Glamorgan. Jemima's Pitchfork, czyli widły Jemimy. 4,5% alkoholu i jest to Golden Ale. Składniki. Woda, chmiele. A chmiele to Eldorado, amerykański Cascade, Citra i Bramling Cross. Do tego jest pszenica, drożdże i słód jęczmienny. Proszę, to jest więcej pszenicy niż słodu jęczmiennego? No proszę. I jest to gluten free, czyli bezglutenowe. Wszystko jest w dwóch językach, angielskim i walijskim. Pięknie. Nie da się tego przeczytać. Po walijsku przynajmniej. No ale dlaczego Jemima's Pitchfork? Otóż dokładnie nie wiem. Gdzieś coś usłyszałem, a propos to jest kapsel Czarny Golas, że Jemima pojmała 9 pijanych francuskich żołnierzy tylko przy użyciu wideł. Sama. Bohaterka, jak się patrzy. Także trzeba ją uwiecznić. No cóż, jak widzicie, rzeczywiście jest to złote piwo. Klarowne, piana, dosyć przyjemna, drobno pęcherzykowa, dosyć ładna, taka kremowa. I właśnie piana też w takim odcieniu ekri. Tu po nalewaniu się zrobiła trochę duża, ta piana została trochę suchej piany na szkle teraz, bo zdążyła troszkę opaść, jak robiłem zdjęcia. No i jaki mam aromat? Muszę powiedzieć, że typowy dla Golden Ale. Czyli troszkę słodowości, karmel się przebija, takie lekkie nutki melanoidowe, gdzieś przypalony ten karmel jest. I do tego jest naprawdę przyjemny chmielowy aromat. Taki ziołowy i jakby takie nieśmiałe nutki cytrusowe. Cytryna, limonka i odrobinka grejpfruta. Może pomarańcze? Nie, ogólnie takie cytrusy. Przyjemnie. Co prawda ten karmel tutaj naprawdę jest porządny. I tłam się wszystko, ale ten aromat ziołowy, chmielowy jest naprawdę fajny. Nawet przy otwieraniu butelki od razu można go poczuć. Bardzo przyjemna rzecz. Dobrze, no to spróbujmy. Wasze zdrowie. Fajne. Zdecydowanie takie karmelowe w smaku. Ale raczej wytrawne. Ciało takie średnie, idące do pełnego nawet. Może właśnie przez tą karmelowość. Fajna goryczka się szybko pojawia. Ona jest właśnie taka ziołowa. Szczerze mówiąc, ziołowa. Może nawet lekko ziemista. Taka naprawdę angielska. No to gdzie te amerykańskie chmiele? No chyba ta lekka cytrusowość w aromacie, bo goryczka na pewno jest angielska. Ogólnie jest to przyjemne piwo. To można powiedzieć. Mogli dać więcej na aromat tych amerykańskich chmieli, chociaż tutaj podają, że to jest strasznie dużo ich podano. Dalej. Skoro Bramling Cross jest na końcu, a najbardziej go czuć. No mimo wszystko jest to fajne, przyjemne Golden Ale. Odświeżające, sesyjne. Taką właśnie cytrusową, lekką nutką. Przyjemne. Przyjemne. No, mogło być mniej tego karmelu, no ale Anglicy to lubią. Także przyjemne, w miarę lekkie, sesyjne piwo. Odświeżające. Jakichś tutaj wielkich niuansów nie ma. No bo
taki, jest to styl, który miał, tak powiem, konkurować z lagerem w angielskich pubach. Jest to oczywiście wymysł kamery. W latach 70. zorientowali się, że ich tradycyjne piwa idą w odstawkę na rzecz Lagera. Także wymyślili coś takiego. Ale, który ma być bardzo podobne w piciu do lagera. No i jest. Spełnia te same funkcje. Miłe, przyjemne, nieabsorbujące, ale ma te właśnie swoje angielskie posmaki. Cóż, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak podoba mi się to piwa. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdą mnie na kanale, tak żeby być na bieżąco. Jedna się odbija. No, także możecie też znajomym polecać kanał. Się przyda na pewno. Wasze zdrowie. Cheers. Lachida.